Rozpoczynamy, moi drodzy, nowy sezon. Bo nowy rok, nowy sezon, stracił mi się save. I rozpoczynamy kolejną przygodę w polskim symulatorze średniowiecza. Start game. Nie wiem, czy to będzie opowiastka o tym, co się wydarzyło. I used to have a simple life. Miał proste życie. Whatever needed doing around the farm, I'd do it. Being the eldest son, it's tough. But at least we had a living, and our plates were never empty. Then, the war came. Oho, jak w każdym symulatorze. Lost everything overnight. The last thing I remember is father pushing me away, yelling for me to run, to live. At first, I didn't know what to do. Then, I remembered. A story my mother once told me. A story about my uncle, Jordan. He made a modest fortune up north, in a peaceful valley, far away from the war. For weeks, I held on to that thought. Until the valley from my mother's stories, I could see it. This is where I can start a new life. No, moi drodzy, czyli tradycyjnie. Było wszystko w porządku, na spokojnie, aż w końcu wybuchła wojna. Ekskluzyw się pyta, bo nie ma w co grać. No goticzek, wiadomo, każdy ci poleci. I co, rozpoczynamy, czyli tradycyjnie idziemy do tego gościa, do kasztelana. I tak jak to było w tym... Tak jak to było, gdy zaczynaliśmy grać, nie? Był kasztelan. Cyk, cyk, cyk. Biegniemy do kasztelana, powiemy mu weź, weź, siadaj na banana. A następnie, panie kasztelanie, chcę dzisiaj świeże jajka na śniadanie. A propos świeżych jaj, przywieźliśmy od szczęśliwych kurek bardzo dużo jaj ze wsi. No. Nie wiem, ile tak świeże jaja mogą być teoretycznie bez niczego trzymane, żeby się nie zepsuły. A może zrobić tak, jak pan Adolf Kudliński kazał? Że zasypać je solą i będziemy mieli je dłużej. Dobra, gdzie jest ten ziomek nasz? Dobra, tu jest. Dzień dobry, panie Uniegoście. Dobra, pozwólcie, że streszczę. Jestem gościem, szukam Jordana i w ogóle chciałbym tutaj te rzeczy wszystkie mieć. I tak, dokładnie. I idziemy zebrać teraz te wszystkie rzeczy, które on każe nam zebrać, czyli patyki, kamienie, zrobić siekierę, zciąć drzewo. O, już możemy patyki zbierać, widzicie? Jagody. Tylko, że te jagody nie są do jedzenia, bo one są jakieś słabe. Bierzemy ten kamień, bierzemy to. Szybciutko bierzemy tutaj, gdzie są patyki. Proszę bardzo, gałązka brzozy. Gałązka brzozy, dobra. Teraz tak, kamień kolejny i trzciny trochę. To jest taki kamień, którego nie chcemy. Dobra, idziemy, moi drodzy, słomę. Nie trzcinę, tylko słomę, a słoma jest tutaj. Świętej pamięci Adolf. Aj, pan Adolf. Czy mi się wydaje, że ta gra to lepsze The Forest? Czy lepsze? Pod pewnymi względami... No nie wiem, na pewno jest inne, wiesz? To nie jest The Forest. Tu nie ma potworów. The Forest miałeś takie horrorowe wstawki. Tutaj horrorem jest na przykład, że musisz płacić daninę. Albo to, że nie masz żarcia w zimę. Tworzymy siekierę.
No, ludzie to potwory, tak, to tak jak tutaj cytując, oczywiście, że tak. Ej, znacie Every Night? Czat. Dobra. Oho. Du-ru-ru. Pierwsze bronie były, z tego co pamiętam, już w XIV wieku. Zbuduj swój pierwszy dom, moi drodzy. Zbuduj swój pierwszy dom. No, 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 no. Co ja mogę wam powiedzieć? Zbuduj swój pierwszy dom. Herbert, masz chwilkę? Dobra, nie masz. To ja już se idę. Słuchajcie, idziemy zbudować domek. Podkreślam, w Europie, Azjaci wiadomo. Panie Herbercie. Panie Herbercie, co z panem? My oczywiście musimy wykonać tutaj odpowiedni dom. Tylko tak, ja już mówiłem wam, najlepiej jest... Ostatnio miałem tutaj osadę. I to było bardzo złe miejsce, dlatego że... My już jesteśmy doświadczeni i wiemy, że będziemy najczęściej chodzić w tym rejonie. W dolnej części, więc najlepiej będzie tutaj po tej stronie zrobić wioskę, bo statystycznie częściej odwiedzamy te, niżeli te wioski. To po pierwsze. Po drugie, musimy mieć dostęp do wszystkich miast mniej więcej w tych samych odległościach, ale do Gostowi będziemy prawie że najczęściej chodzić i do Borowa, więc generalnie tutaj musimy zrobić koło mostu. No i tutaj jest moim zdaniem jedyne miejsce, tu albo tu. A czemu miałbym na wyspie zrobić? Słabo. Oni muszą, wiesz, mieć możliwość przechodzenia na drugą stronę. Siemaneczko, witam panie Grandcrest. Elgato się zepsuło. Elgato się zepsuło. Ja z tym gościem już sobie... Nie, 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 ja z Jasiem już sobie pogadam. Słuchajcie, ile dzisiaj chorych? Dzisiaj był raport Ministerstwa Zdrowia, słuchajcie. I wyszło 5700 zakażeń. To jest już nic. To jest już, moi drodzy... Tylko, nie, 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 no to już jest, wiecie, to już... Odwrót jest. Już zaczęły szczepionki działać. Oczywiście. Witam, kiedy Gothic? Bonkol, kiedy Gothic 3? Ty, ale powiem paradoksalnie ci, że ja najmniejszą miałbym ochotę grać w Gothica 3. Jest to moim zdaniem z tych wszystkich Gothiców najsłabszy Gothic. No. Najfajniejszy to jest, wiadomo, że dwójka z dodatkiem... A zresztą, ja nie będę gadał. Zrobimy teraz poll. Robimy, robię głosowanie. Który Gothic
najlepszy. I to bez kappy. Bez kappy. Gothic 1. Czekajcie, zrobimy tak. Tutaj głosowanie zaraz na czacie. Gothic 2 z dodatkiem Noc Kruka. Gothic 3. Nie wiem, nie bierzemy Arkani, nie? Bo będziecie trollować, to bez sensu. Dobra, macie 10 minut na zagłosowanie. Możecie też oddać węgielki? Czy nie możecie oddawać węgielków? Możecie, moi drodzy, oddawać węgielki. Ile węgielków to jeden głos? Jeden węgielek to jeden głos. Nie. 1000 węgielków to jeden głos. 1000 węgielków to jeden głos. Jak ktoś będzie chciał. Proszę bardzo. No tak, to ma być właśnie drogie, że nie każdy będzie chciał, prawda, zużyć tego. To ma tak być, że to nie ma być tanie. Bo jak to by było tanie, to bez sensu. No i widzę, że tam głosują. Widzę, że głosują. Dobra, moi drodzy, zbuduj swój pierwszy dom. Tak, i ja ten dom wybuduję, moi drodzy, tutaj, przy tym moście. Napalili w piecu. Widzicie, wypalicie w piecu, a moglibyście oddać głos tym węglem jednym. Mówiłeś, że po nowym roku wróżby wrócą. Nie, będzie zmieniony całkowicie. Te nagrody będą całkowicie wywalone i będą... Już nie będzie tych samych nagród, będą inne. Jutro sobie na live to będziemy ustalać wszystko. Albo dzisiaj jeszcze. Dobra. Albo jeszcze dzisiaj, wiesz? Za 100 tysięcy będą ticket do losowania sprzętu Corsair. Nie, nie będzie czegoś takiego. Nie będzie czegoś takiego w ogóle. Sprzęt Corsair jest tylko dla subskrybentów, dla osób wspierających. Jeszcze brakuje mi takiego rozdzielenia, że ktoś ma na przykład suba kupionego, a ktoś ma obdarowany został subskrypcją. Bo na niektórych na przykład konkursach zależy mi, żeby ktoś po prostu, kto naprawdę wspierał, a nie dlatego, że ktoś miał fuksa i dostał suba, bierze udział. No woda, no, no to... Pi. Niby tak, królik, to musimy to sprawdzić. Dobra, czy ja mogę tutaj zrobić tą wioskę? Myślę, że będzie okej. Chociaż jeszcze bliżej tego bym zrobił. Tutaj, no bo jak my zetniemy te drzewa... Wioska na rozdrożu, co wy na to? O! Na rozdrożu narastają dróg. To i dobry Bóg. On wskaże ci drogę. Liski są. Hej, lisku, lisku. Du. Dobra, zbudujmy tu building, farming. Domy. Prosty mały dłom. Dłom. 6 kłód. Gospoda na rozstaju dróg? Dokładnie. Karczma z Blaviken. No, tutaj karczma może stać. Jasne, że tak. Czekajcie, bo podobno jak się ten pniak się czym łopatą? Łopatą się ten pniak chyba
niszczyło. Łoda podnieś. Oj, byczki. Wystraszyłeś mnie troszkę, wiesz? Ktoś troluje i wydaje punkty na Gothic 3? A niech wydają! Niech wydają! Dobra, moi drodzy, budujemy domek. Tutaj jest dom właściciela i najemcy. A jak? O, tu mój dom. O, proszę bardzo. I teraz musimy przygotować się. Jak to rozwinąć? Czyli trzeba zrobić młotek, ale młotek mamy w drewniany młotek i możemy go jakoś przeciągnąć chyba, czy nie? Czekajcie. Kurde, no nie wiem jak go mamy. Equip F. Ujka, dobra. I teraz tak, o. Pleciona ściana. Dobra, to zróbmy sobie tym. Zrobimy plecioną ścianę. Później to poulepszamy. O. Musimy kłody zdobyć. Domek wiklinowy. Fajny. Będzie. Ty, a mieliście kiedyś, słuchajcie, bo to kiedyś były bardzo popularne meble. Jakieś takie wiklinowe, przeplatane jakieś siedzenia, krzesła i tak dalej, bo u mnie był taki fotel bujany w domu. I jest po dzień dzisiejszy bujany fotel z właśnie z takiej wikliny. Fotele ogrodowe, no. I jeszcze tata takie koszyki na grzyby, nie wiem czy u was też się takie miało. Czyli były takie koszyki na grzyby. I się chodziło, ja z tatą chodziłem na grzyby, to takie kosze mieliśmy dwa duże. Są osoby na czatku, które... Aha, ze spaczami, nie wiem. Nie wiem, byczku. Musisz pytać, tam ktoś chłop... Patrzę. Gołczaty 18 subów. 18 subów i nowa emotka jakaś. Ja bym zrobił jakąś nową emotkę. W ogóle poprzerabiamy emotki, powywalamy. Będzie, będzie modernizacja kanału na 2021. Plan jest taki. W końcu się zacząć na tym Twitchu. Dobra? Może w końcu się zaczniemy. Może się wybijemy. Nie wiem, cyc... znaczy... No, może nie. Jak się nie ma co się lubi, to się kradnie co popadnie. Co w rączki wpadnie. Dawaj, bąkoś jakiś rok. Dobra, roadmap musimy zrobić. Roadmap z... Okej, dobra. Roadmap, to będzie świetne. Zrobimy roadmap zaraz w Paincie. Dobra. Zapuść Zakola jak pewien streamer. Ale Zakola to każdy ma. Mniejsze, większe. Bardziej się uwydatniają jak się po prostu... jedzenie, wiem, wiem. Bardziej się uwydatniają w momencie, gdy... O, czekajcie, coś się wydarzyło. Jak się ścinacie na krótko, nie?
Dobra, jeszcze słomę musimy przynieść. Zaraz będzie noc i musimy upolować coś do jedzenia. No chyba, że grzyby znajdziemy. No bo jagody są jeszcze niedojrzałe. To lipa. Zamknij się, Dizzy. Co ty to? Dobra, i co? Użytkownik Kira przekazał 55 punktów kanału za, na to, żeby 55 głosów oddać więcej. Wygrał Gothic 2 z dodatkiem Noc Kruka jako najlepszy Gothic z trzech zaprezentowanych wam. Nie wiem, czy zgadzacie się, czy podzielacie to zdanie. Dobra, zrobiliśmy. Postaw pułapkę na króliki, drewniana włócznia. Dobrze. Ej, dobra, poczekajcie, ja muszę tak zapauzować. Dosłownie jestem za, no, minuta. Także tutaj jak coś, jak ktoś ogląda to na archiwum, to se skipnijcie tak minutę do przodu. Ja muszę nakarmić tylko kota, bo będzie mi miauczał. Sekunda. O, to może jeszcze reklamę walnesz. A? Już jestem, hejo. Już jestem, dobra. Postaw pułapkę na króliki, drewniana włócznia, kamienny nóż, upoluj dzikie zwierzę, przetrwaj sezon. Dobrze, czyli tak, myśmy to robili, że pułapka na króliki to jest... Pułapki... Nie, nie, przepraszam. W craftingu też nie. W building...
Poczekaj, nie w survival, nie w farming. Kurde, w zasoby. W domy. Magazyny, farming, jest. Nie, też nie. W survivalu to nie. Craftingu to nie. A właśnie, czy mam opracowaną? Ha, dobrze, że mi tu powiedziałeś. Dobrze, że mi powiedziałeś, bo mogę jej nie mieć opracowanej. I wtedy potrzebujemy... Miany prosty dom. Paczka kamiennych strzał, pułapka na ptaki. Zarządzanie umiejętności, mój drogi. Tutaj. Co jest? Umiejętność coś przetrwania, zbieractwa, łowienia ryb. I teraz tak, zwiększ poziom. Dobra, no to to. No i dobrze. I zrobiliśmy to. I teraz w technologii. Survival sprawdź. Ty, ale nie ma. A ta rybacka jest. Tu nie ma. Tu nie ma. Wyklinowe kosze, patrzcie. Battery low. Wow. To jest. Battery low. To my musimy. Oho. Czekaj, bo ja muszę gdzieś. Gdzie jest ten kabel? Battery low. Ja nie naładowałem sobie, wiecie? Taka była impreza wczoraj, że zapomniałem. Charging battery. Dobra, i teraz tak. Lato i sen. Dobra, tam. Gdzie tą pułapkę? Postaw pułapkę na króliki. Ale kurde, ty. Gdzie ja ją mam zrobić? Mam ją odblokowaną? Tu. O, dobra, jest. Mam, tutaj zrobimy. Dobra, jest. Teraz tak, drewnianą włócznię i kamienny nóż trzeba zrobić. Kamienny nóż myśliwski, jasne, że tak. Drewniana włócznia, jasne, że tak. Upoluj dzikie zwierzę. O, byku! Idziemy na polowanie nocną porą. Czy wszyscy są gotowi? Weźcie ze sobą pochodnie. Idziemy. Robimy jeszcze włócznie. Bierzemy liska hitruska, upolujemy. O nie! Oj, lisku, lisku. No, było. Grzyby. Oj, lisku, lisku, mały ty chytrusku. Oj, lisku, lisku. Proszę bardzo, grzyby. Grzyby, grzyby. Tu mamy patyk. Okej, i teraz tak, czekamy, aż tutaj się coś złapie. Zrobimy sobie elegancko jeszcze ognisko, na którym oczywiście będziemy mogli tworzyć piękne potrawy. To będzie takie ognisko tymczasowe.
Myślę, że rozpalimy ogień. I na tym gotowanie sobie zrobimy mięsko. Aha, i tutaj można zrobić tak, że więcej przedmiotów to się... Z czym? A nie, okej, jeszcze jedno. Tak, to jest survival. I bierzemy tak, smardz, pieczone mięso. Jedz. Rolatki owsiane. Jemy. A następnie... Bierzemy te wszystkie rzeczy. Kłoda, nie kłoda. No, wszystko tutaj zbieramy stąd. Natomiast się robi coraz to ciemniej. A my musimy tutaj jeszcze zrobić miejsce przed naszym tym. Pok chyba ściągnę. Ty gościu, masz kupić, a nie ściągać. Co ty to? No, no, no! Dobra, dobra, ja już wiem, jak wy ściągacie te gry, niektórzy. Dobra, dobra, byku. Ej, ale tak zupełnie serio, czy wam kolega gadał na przykład? Powiem wam szczerze, że w dzisiejszych czasach to piracenie gier jest strasznie niewygodne i czasochłonne, bo patrzcie. Gra na przykład kosztuje 40 zł, czy tam, no nie wiem, jakaś tam gra, 40-50 zł. A ludzie jej nie kupują, bo chcą zaoszczędzić, więc ściągają pirata, nie? I wyobraźcie sobie, że dzisiaj gry mają praktycznie co kilka dni, co tydzień, co dwa update'y i trzeba co chwilę nowego klienta całkowicie ściągać, pirackiego, tak? No bo co chwilę jest update z jakąś tam rzeczą. Więc jakby to jest strasznie ten... To jest strasznie w ogóle wkurzające i czasochłonne, żeby być na bieżąco, nie? No bo nie mają launcherów raczej jakichś tam, że które update'ują im i tego. Przetrwaj sezon, mistrz przetrwania, no wiem. I teraz tak. Mamy 18 lat Racimirem w ogóle, gdyby to kogoś interesowało w ogóle. W ogóle zmieni się. W końcu na Allegro zakazują sprzedawania kont do gier. Bo nie wiem, czy wiecie, ale była taka bardzo wielka plaga sprzedaży po prostu kont dla wielu użytkowników naraz. Przykładowo, gościu miał jakieś konto do gry, no i on tam kupował jedną grę. I sprzedawał dostęp na przykład dziesiątkom czy setkom osób do tego konta. No i wiecie, najwyżej to konto potem bana dostawało, albo jakieś tam były ograniczenia, ale go to nie interesowało, nie? No i można było to w ogóle robić na Allegro, było to dozwolone według regulaminu i za to nie ścigali, natomiast teraz to mają zmienić i... Zobaczymy. Czekaj, coś ścina. Czemu tak jest? U mnie jest ok, a na podglądzie czemu jest 51 fpsów? Na pewno jest VSync włączony? Może to? Kurde, z tym OBS-em są problemy. No, spadki do 40 fpsów. Zmiany wchodzą od 4, czyli od jutra, okej. Okay. Czyli dziś ostatnie chwile są. Ty, no ja nie wiem, o co chodzi w ogóle. Jak patrzę się w ten płomień, to jest w OBS-ie spadek fpsów.
Kurwa. O co chodzi? Bo gra mi chodzi dobrze. I to ja mam w kilku grach taki problem. A może wyłączymy paradoksalnie FaSync? O! Ha! Co? I działa. To, powiedzcie mi, gdzie tu logika? FaSync ma działać? A teraz wyłączyłem i działa płynniej. Nie rozumiem tego. Dobra. Ale Ruflolo mi zaprogramował, no. Ruflolo mi tu zhakował. Dobra, kamień. Dwa kamienie są mi potrzebne. Ale wiecie co? Pójdziemy z panko zrobimy. Okej, mamy przetrwać sezon. Zostawimy sobie kłody. Zostawimy sobie patyki. Zostawimy sobie futro. Słomę też możemy zostawić. Okej. I teraz tak. Tutaj zobaczymy, czy jest coś złapane. Nie. I, moi kochani, my mamy wioskę tu. Natomiast może idziemy do Borowa i do Gostowi jakieś zadanie. Coś tam zagadać, nie? Mam kac, umieram. Powiem ci tak, zarówno na kaca, jak i w innych przypadkach, żeby uniknąć, patrz, na przykład, jaki najlepszy jest środek antykoncepcyjny, albo jaki jest najlepszy środek na kaca. Abstynencja, zarówno tu i tu. No, to jest to. Jak nie będziesz uprawiał seksu, to nie będziesz się musiał martwić, czy jesteś gotowy na dziecko, czy to dziecko na przykład, że tak powiem, spłodzisz. Tak samo z alkoholem. Jak nie będziesz pił, to się nie będziesz musiał przejmować, o Jezu, czy się będę dobrze czuł. Na kacę najlepsza jest ciężka praca. No i tutaj właśnie jest problem, bo ja sobie z tym nie poradzę, bo to ja przede wszystkim trzeba chodzić do pracy. Do ciężkiej pracy. A jak wiemy z komentarzy pod ostatnim filmem u mnie na YouTubie, z zarobków na Twitchu i na YouTubie, to nie jest żadna praca. Tak było. Tak było. Trasek! Dobra, jak coś, to jestem już na tym. A, otworzę se pancernika jeszcze, bo może o czymś ciekawym tam gadają. A może o niczym. Kto to wie? Witam. Siema. Dziękuję bardzo za hosta. Moi drodzy, nowy streamer na dzielni się pojawił. I już szuka atencji. Trasek chce, żebym ja go kiedyś hostował. Wiecie, host for host. O, siema, siema. Tak, tak. Już atencja jest walona, nie? Dobra, do kogo my idziemy? Tutaj ktoś jest. Ale kto? Herbert? Ej, Herbert. To się Herbert zagadał ze mną. Sauron Stovlog. Pokaż mi swoje towary. Nie. Ej, a czekaj, a nie wciskało się? Aha, tutaj, dobra, już widzę. What the fuck is... Co tam się wydarzyło? Ona latała?
Gryzelda? To ona jest nawiedzona. Uniegost. Panie Uniegoście, jest sprawa. Nieźle, mam własny dom, głoduję. Nie głoduję, a ludzie coraz częściej ze mną rozmawiają. Słyszałem, że ostatnio nabrałeś nawyku na polowania. Tak, zamieniam się w słuch. W leśniczówce mieszka myśliwy, dobra. On generalnie chce, żebyśmy poszli do pana myśliwego, ale tu jeszcze jest jeden mieszkaniec. O, Alvin. Alvin i wiewiórki. Alvin, witaj. Moje imię to Racimir. Przybyłem tu z południa, szukam. Okej. Okay. Franiak, siema, witam wszystkich. Czytam. Czytam tam wasze czaty, cześć. Nie nudzi cię to? Na twoim miejscu umarłbym z nudów. Dobra, moi drodzy. I teraz tak. Wchodzimy w zadania. Dobra, jeszcze weźmiemy sobie tutaj. Dobra. Alvin i wiewiórki, zarządzanie, mapa, dziennik. I teraz tak, historia Uniegosta i Alvina. Dostarcz do Alvina jeden patyk. Ja pierdzielę. Co to jest za historia? Co? Alvin, chodź, podnieś sobie ten patyk. To zadanie jest tak świetne, że aż Dobromira normalnie tutaj. Potężny quest. Jakby ktoś się zastanawiał, czemu ja skipuję te dialogi, gram drugi raz ogólnie po stracie save'a, po długiej przerwie i tak nie do końca mnie interesuje to, co oni mówią, bo ja tak kojarzę przynajmniej te pierwsze godziny. Poczekaj na następny dzień, dobra? I idziemy do pana Uniegosta, gdzie zadanie będziemy śledzić i pan, przepraszam, pan Sambor brzmi trochę jak dziki taniec, samba, mieszka tutaj i ten Sambor to jest taki mysz... chciałem powiedzieć myszołów, nie jest myszołów, to jest taki leśniczy bardziej, on po prostu żyje na odludziu. Dobra, idziemy tam. Pan Szambo, pustelnik taki. Taki, znaczy to jest, wiecie, taki pustelnik, który pomaga ogółem mieszkańcom, ale wkurzają go ludzie, czyli rozsądny człowiek. Mnie na przykład bardzo wkurzają ludzie ostatnio, przede wszystkim w tym okresie pandemicznym i straciłem już... znaczy inaczej, jesteście wszyscy fajni, jak nie widzimy się i nie znamy się na co dzień. Przyjdziecie tutaj, se pogadamy, tyle mi wystarczy. Jak z kimś na przykład, ktoś jest za blisko mnie ostatnio, widzę po jego zachowaniu, co ma pod kopułą, denerwuje mnie to coraz bardziej. Bo widzę, że ludzie nie myślą, zachowują się jak jacyś w ogóle, nie wiem, foliarze. Kto to jest foliarz? Zakładam, że nie pytasz dla beki, tylko serio, nie wiesz co to znaczy. Foliarz w skrócie to jest osoba, która wszędzie widzi jakiś spisek i wierzy w jakieś teorie, które nie są w jakiś racjonalny sposób potwierdzone. Ale lubi wierzyć w to, że na przykład te maszty 5G są po to, żeby nam mózgi się ugotowały. Albo, że te szczepionki to tak naprawdę jest spisek jakiś, że tam chcą nas kontrolować, nie wiadomo co. Albo, że ziemia jest płaska, a i że inni kłamią. Wiesz, to tak w skrócie ci tylko nie nakreślę, kim jest taki foliarz. Bo jest płaska, a nie jest? A właśnie, a jakie wy macie dowody na to, że ziemia nie jest płaska? Albo, że jest płaska, bo wy możecie tylko używać nagrań,
albo badań, które ktoś kiedyś stworzył, ale czy sami dokonaliście takiego badania? Przecież wszystkie mogą być sfingowane. Jak Ziemia jest płaska, to z Helu widzielibyśmy Szwecję. Aha. A tak zupełnie szczerze, jestem ciekaw, czy ktoś kiedyś stworzył... Znaczy, czy ktoś wykonał kiedyś badanie? Nie, czekajcie chwilę. A teraz zupełnie szczerze pytanie. Czy znacie taką odległość? Jak na totalnie w idealnych warunkach, że nie ma mgły, świeci słońce i tak dalej, nic wam nie przeszkadza. Na jaką odległość widzicie obiekt, który jest przed wami, zanim dojdzie do zakrzywienia się Ziemi? To ile to jest kilometrów? Czy ktoś z was wie? No daleko, no. 48 metrów Sylwestra, okej. Do horyzontu. A przepraszam, ja powiedziałem do zakrzywienia Ziemi. Nie, do zakrzywienia mózgu. To mi się pomyliły stwierdzenia. Do jakiej krzywizny? Ej, ale wy się śmiejecie, że ludzie tam wierzą w to. Ale im się opłaca w to wierzyć, bo chłopy o płaskiej ziemi, co gadają... Patrzcie, jesteście chłopem, który sobie myśli, kurde, jak tu być popularnym? Jak zaistnieć i zarobić na tym, a w sumie ja nie mam żadnego wykształcenia i nic takiego. I robicie tak. Próbujecie wmówić ludziom, że wierzycie w coś, co w ogóle nie ma sensu. Więc stajecie się autorytetem bardzo małej grupy, ale też zarazem pośmiewiskiem dla większej. I wszyscy są tak ciekawi tego, czy wy nie udajecie, że nawet kupują waszą beznadziejną książkę, w której opisujecie, na przykład, że Ziemia jest płaska i ogólnie jesteście celebrytą, jesteście zapraszani do telewizji i ludzie mają z was bekę, ale... Haha, widzisz. Jestem Racimir, przyjaciel Kasztelana, on chce... Spadaj, nie chcę handlować z niego gostem, będę sprzedawać, zrozumiałem. Gościu jest wkurzony, moi drodzy, na wszystkich ludzi. Istnieją dwie watachy, które rosną zbyt szybko. Pierwsze przekroczyły równinę. Dobra, musimy iść zabić wilki. Ej, a powiedzcie mi, co mnie oglądają, to witam wszystkich na biedaczatku, jak ktoś tam włączył, to pozdrawiam, też oglądam, też ten. Powiedzcie mi, jak ogólnie z panem Maciejem Makułą w Nowym Roku, jak on przeżył Sylwestra, jak on pierwszy stream wykonał, czy wszystko w porządku, na Twitcha podobno, już go odbanowali, tak? Za przypadek, że tak powiem... Artpan za subskrypcję. Czekaj, ale czemu nie wyskoczyło powiadomienie pronto? Adrpan. Nie było alerta. Adrpan, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Ale czemu nie było alerta, to nie wiem. Ciebie akurat wyjątkowo.
odbanowali, ale nie streamuje, bo się obraził. Na, aha, obraził się na tego z Amazona, na Bezosa. Na Bezosa się zdenerwował. Co nowego w Medieval Dynasty? Takim największym widzialnym update'em od wielu miesięcy jest hodowla koni, chyba jazda na tych koniach i ogólnie wszystko z tym związane. Natomiast takich zmian było ogólnie bardzo dużo, jak sobie przeczytasz ten cały changelog. Bo ja nie grałem kilka miesięcy, bo ja grałem chyba z tydzień czy dwa tygodnie, dzień w dzień po wyjściu tej gry w ogóle na Steamie. A potem już jakoś mi się znudziło, bo dotarłem do takiego miejsca, że już mi się nie chciało nic robić i zapomniałem o tej grze. A teraz sobie przypominam, bo save'a w ogóle nie mam, robię od nowa. Masz na rozmowach fotkę a propos płaskiej ziemi. Co wstawiłeś, kurde, zdjęcie swojej dziewczyny? Nie no, to był żart, wiesz o co chodzi. Wiesz o co chodzi. Ej! A to od kiedy wchodzi już ten nowy regulamin? Bo ja już nie będę mógł się nawet z wami żartować, ani wy ze mną. Bo teraz wiecie jak jest, podobno w tym nowym tosie Twitcha, że już jak ktoś poczuje się urażony albo streamer, albo widz, to śmiało może zgłaszać i potem będzie rozpatrywane w sądzie normalnie. Jak będzie, wiecie, oni was zapraszą, będziecie się na argumenty rzucać. Na przykład, że dzisiaj streamer mi powiedział coś takiego, po czym było mi smutno i musiałem iść na terapię do psychologa. I ja tak samo. Dzisiaj widzowie... Jeden mi powiedział, że mi nie da suba, bo... Bo nie... Ja dzisiaj nie zarobiłem 5 dolarów, tylko 3. I mi smutno będzie. Będą streamy z sądów. Emil będzie nas przesłuchiwał. Ciekawe, czy będzie wariografu podłączał. Kurde, ja nigdy nie byłem... Ej, a może ja byłem wariografem badany? Wiecie czemu? Ja kiedyś byłem w młodości, w czasie podstawówki, miałem takie problemy ze zdrowiem i nie wiadomo było, co mi jest, nie? Więc zostałem na miesięcznej obserwacji w szpitalu jako młody dzieciak i badali mnie na różne sposoby, na jakąś chorobę fizyczną, na psychiczną, takie czepki mi zakładali, jakieś takie elektrody mi zadawali pytania, sczytywali. Jakieś popieprzone rzeczy w ogóle. Ja chyba może wtedy byłem badany wariografem. Hmm. Czy to był szpital psychiatryczny? Nie, to był kolego szpital w Bytomiu. To był szpital w Bytomiu. To dlatego mam gniazdko, tak? Za duże napięcie. Za duże napięcie dali. Dobra, Borowo. Czekajcie, bo my chcemy jakąś kobietę sobie załatwić, żonę. I myślę, że musimy porozmawiać. Chcę ci coś powiedzieć, piękna damo. Wybacz, ale mam męża. Kurde, ty po pierwsze masz 50 lat, to ty zaraz umierać będziesz. To jest niesamowite, że w średniowieczu tyle wytrwałaś. Muszę ci coś powiedzieć. Miro Gniewna, piękna damo, wybacz, ale nie jestem wystarczająco... Tworzę osadę, szukam ludzi. Hej, masz chwilę? O co chodzi? Minus approval. Spadaj. Żona. Żona jest niezbędna, by zapewnić przetrwanie dynastii. A, że chodzi o seks. Dobra, masz chwilę? Jak się masz? O, i plus 5. Hej, masz chwilę? Widziałem. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Dobrze, marzenia. Dobrze, dobrze. Irmina, spoko. Zobacz, wąziu odchodzi.
Czekaj, co to jest? Nie wiem, co to... Coś ty mi dał. Coś Makuła tam gwizdże. Coś mi do całego tego dodał. A, że ja mam sprawdzić... Czekaj, bo ktoś mi dał... Że 5.45 mam sprawdzić. 5.45... Mam problemy ze wzrokiem jak coś, więc mi to wkurwia takie teksty, sorry za ten. Mam coraz gorszy stan niestety. Nie chcę o tym gadać, ale mam coraz gorszy stan. A, widzicie. No ale to wiadome było, że ma coraz gorszy stan, nie? Jak ktoś chce się napierdalać, to ten, to nie jest dobry moment. No, ale nie, no jest to problem, bo Wąziu ma od jakiegoś, już od kilku lat z tym walczy, nie? Tylko, ja nie mam pojęcia jakby, bo Wąziu jest też osobą, która się nie uzewnętrznia, nie? Tak jak my, dziwki streamerskie, gadają o wszystkim. Tak to właśnie jest. Czekajcie, bo... Dobra, ale tak zupełnie szczerze, czy on kiedykolwiek powiedział, co jest? On miał... jedno oko, coraz gorzej z nim było i on... Jest to jaskra, czy co to jest? Najgorzej, że wykorzystał już chyba wszystkie metody, które są na dzisiaj dostępne i nic nie zadziałało. Pojebane. Nadal trwa, homo. Jutro wraca. Bo miałem przerwę świąteczną. Z racji na wyjazdy. Ciśnienie w gałce ocznej rośnie i obumierają nerwy. No, pojebane. Ja pamiętam, że ja w młodości kiedyś też w szpitalu. Ja mam traumatyczne przeżycie ogólnie z badaniem na oczy, że ja to dzisiaj w psychice mi zostało coś takiego i ja tego się już nie wyzbędę, ja tego nie potrafię. Ja byłem właśnie podczas tego badania, gdzie ja byłem młody, to badali mi tam wszystko, w ogóle wszystko co się dało i badali mi też, chcieli ciśnienie na gałce ocznej i takie coś mi przykładali, jakby zbliżali do oka i ja miałem mieć je otwarte. Ja jako dzieciak nie dałem sobie po prostu przybliżyć nic do oka i ja po prostu, no nie umiera, ja uciekałem cały czas, płakałem i tak dalej i oni mi po godzinie walki nie umieli tego zrobić i ja do dzisiaj mam uraz, że jak ktoś mi coś na przykład ostrego pokazuje albo zbyt blisko trzyma oka, to ja od razu mrużę i w ogóle odwracam głowę. Ja nie wiem, ja nie umiem, jak ja widzę, że kobiety sobie malują tak jakoś rzęsy czy oczy, to ja nie umiem. Ja po prostu, mi się coś dzieje. Dobra, Sobierat, czy mogę ci w czymś pomóc? Daj znać, gdy będziesz miał zapasowe do oddania. Dobra, super. A ta się zrespiła tutaj przed nami. Dobra. Pani Ludgarda, chce ci coś powiedzieć, piękna damo? Nie. Dobra, ja sobie z nią pogadam. Dobrze ci idzie, dobra, okej, dobra, moi drodzy. Dagobert jakiś. Byczki. Gdzie jest pan Dago Sobiegrad? Który to jest? Dago.
Czekajcie chwileczkę. Dziennik. Aha, mały ogród. Ziarno owsa przynieść mu. Skąd ja mu ziarno owsa załatwię? Kupić muszę. Jest coś, czy grzeby tu posiać, nic nie zaorałem, sypałem ziarno, nic nie rosło, czy wymaga super, nie wiem dokładnie. Ja ci nie powiem. Cieszę dokładnie, się, nie, ja tą grę nie ukończyłem jej, wiesz? Ale potrzeba... Voxelf jest szefem od 2 miesięcy, po 5 latach follow-a w końcu jestem pewny, by zakupić tutaj suba kappa. I to się szanuje. Moi drodzy, jeszcze 16 subskrybentów i wbijamy rekord. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci serdecznie. Nasiono do kapusty i nasiono do cebuli. Dobra. Pani... I teraz tak. Gdzie jest sklep? Może Ida mi coś sprzeda. Pani Ido. Pokaż mi swoje towary. Pasza dla zwierząt. Odpada. Dobra. To jeszcze jest Falibor. Kiedy zbierałeś donaty na kebaba, gdzie Warzy, gdzie Warcraft? Nie wiem, Ozex. To wszystko minęło, no. Milena? To ty? Streamerka z Twitcha, która pokazuje wszystko za donaty? No co ty? A to Melina, ona tam się nazywała. Dobra, wiadro. Dobra, dziennik i... Rozmawiaj z Dago coś tam. No to chyba tu trzeba iść. Ale my na razie idziemy do domu. Bo my nie mamy żarcia i picia. Szybko, szybko, szybko. Rodzina zastępcza. Kurde, ale bym se pooglądał rodzinę zastępczą. No, fajna była rodzina zastępcza. I pan policjant. Ale najlepsza była Alutka i Jędrula. Fascynujące. O, fajny dzisiaj film widziałem na YouTubie, mi się wyświetlił gdzieś tam z YouTuba zagranicznego, że jak to jest mieć prawdziwą stepmamę w 2020 roku. Że gość ma faktycznie tam stepmother, nie? I wszędzie widzi podejrzane te, że na przykład ona go prosi, czy mógłbyś mi naprawić kran, bo się zepsuło, a ojca nie ma w domu. A on tak, ta, na pewno chodzi o kran. Sama se naprawiaj. Na pewno. Albo zaczęła robić coś przy pralce i robi i ten. I on tak przechodzi i patrzy. To jest niemożliwe. Ona naprawdę udaje, że robi pranie. I jeszcze tak mówi. Ta, uważaj tylko przy pralce, żeby nie było, że zaraz gdzieś utkniesz, nie? Ja ci nie będę pomagał. A ona, o co chodzi w ogóle? What the fuck? Mam jakiś syn debil, nie? Widzicie, jak psychika jest zryta? Psychika zryta jest, psycha sitting. Co to za film? No w YouTubie sobie musisz pisać taki, jakiś gościu prowadzi taki amerykański kanał, takie... Różne scenki śmieszne tam nagrywają. Ale musisz pisać tak, how to... Nie. Musisz po angielsku sobie przetłumaczyć to zdanie. Jak to jest mieć naprawdę step mamę w 2020 roku? Coś takiego. Ale nie wiem, jak po angielsku dokładnie to było. Ech.
Dobra, mięso mamy, wysuszone mięso. A, what it's like having a stepmom in 2020. Tak, tak, coś takiego. Fajny film. Czy to to? Kubuś coś mi wysyła. Tak! Ten Ryan, no ten Ryan to jest to. Ale w ogóle laska to jest jego chyba jakaś, jego, jakaś dziewczyna, ale jest zrobiona tak, że wygląda na stepmamę, w sensie jest to młoda laska, fajna, tylko że ma taką, wiecie, tak fryzurę ma tak podczepioną i taki, tak ubrana jest, że nie ma jakiejś charakteryzacji specjalnej, ale wygląda jak taka starsza troszkę kobieta, dojrzalsza. Dobra. Ależ on żre koperek. Moi drodzy, ależ on żre koperek. A ja oglądałem ten odcinek, gdzie to było, i ja myślałem od razu, kiedy oglądałem ten moment na żywo, bo to było po premierze, i ja mówię, kurde, ale będą to przerabiać, ale ten, a to nie wymaga przeróbki w ogóle. Dobra, idziemy z panko. Ależ to będzie zdrowa dynastia. Tak jest, moi drodzy. Borowo. Do Borowa moglibyśmy iść, ale ogólnie ja bym zbudował coś. Building. Domy. A, nie mogę jeszcze zbudować. Survival i farming. Farmingu też nie mogę nic zrobić. W survivalu też nie. W craftingu też jeszcze nic. W magazynach też jeszcze nic, bo trzeba więcej mieć punktów wydanych. No dobra. No to mamy wstępnie rozbudowaną wiochę. Mamy domek. Mamy przynajmniej już dobry początek pod tą... pod naszą... wioskę. I teraz tak, wycinamy wszystko. Robimy jak orkowie na Warsong Gulch. Robimy, moi drodzy, wycinkę jak w Ashen Vale. Wycinamy. Następnie trzeba będzie wszystkie tutaj pnie powywalać. I będzie git.